Niewielka nieszczelność może zamienić się na awarię. I to potężną. Sytuacja zastana zalicznikiem wody. I takie pierdołowate rozejście. Ale niestety jakiś muł bagienny wstawił pomiędzy mosiężne złączki czarny trójnik. Na wodzie użytkowej, zimnej. Przez moment chciałem już powiedzieć ocynkonoza, część któraś tam. Bo różnić się różni niewiele. Ale musicie przyznać, że wygląda to zajebiście. Szczególnie jak się rozbierze. A w trójniku epoka kamienia level hard. No i oczywiście, żeby nie było tak miło, nie da się tego rozebrać. Musimy to rozciąć. Przynajmniej będą efekty. I proszę bardzo, jaki ładny trójniczek. Cyk. No kto by się tam spodziewał takich stalaktytów? No można by ująć to jako ucho igielne. Po ściągnięciu cały element wygląda znakomicie. Ale to tylko moje skromne zdanie. Ja tam już jestem uodporniony. A wy? Lecimy dalej. Trzeba to teraz jakoś poskładać, cuzamen do kupy. No i wyszedł mi taki dziabąg. I nawet chyba trochę ładniejszy. Co myślicie? Tak, wiem, ten zaworek też powinien wylecieć. Ale nie miałem. Na stanie, w walizce. Se użytkownik sam wymieni. Pozostało tylko wypłukać i nara.